Cześć, witam was w kolejnym odcinku World Selection. Dzisiaj jest powtórka z drużynówki 8x8. Tu macie między innymi graczy. No i co tu mogę powiedzieć? No ogólnie ostatnio chciałem wam nagrać takie filmiki. Jak się stałem, może kto jeszcze do końca zrobić, czy to po prostu włączyć podczas grania nagrywanie i nagrać się, jak gram załóżmy Indiami, albo jak gram Turcją, czy tam czymś jakimś państwem, żeby wam pokazać na przykładach to, co wam opowiadałem w wcześniejszych filmikach. No ale tak nie wiem jeszcze, jak się tego zabrać, oraz nie wiem, czy coś takiego byście w ogóle chcieli. Więc jeżeli byście chcieli, to napiszcie w komentarzu, a coś wykombinuję, zrobi. Ostatnio właśnie trochę mniej gram, więcej Beyond of Horizon. Też myślę, czy o tym coś nagrać, czy nie. Bo Beyond of Horizon jest bardziej ciekawy. Tutaj mogę powiedzieć, że moja pozycja startowa na tej grze, jak widzicie, nie jest ciekawa. Tutaj niby jest nierówny teren. Bo górka, raz już chciałem budować tutaj. To za bardzo nie było jak, tym bardziej widzicie. Jesteśmy tutaj na środku. To tak wam powiem, jak się czyta też mapę trochę. Jeżeli macie grę tutaj na środku, tak? Tutaj jest woda, znaczy, że wróg też jest blisko środka. Więc trzeba w miarę szybko się budować i dobrze jest też zrobić armię. Ja tak trochę nie miałem. Też byłem zdziwiony, że woda była, dopiero tutaj była woda, nie wiem, jak postawić ratusza, znaczy magazynu. I są krokodyle, tutaj było dość za daleko dla mnie. Tutaj udało mi się scoutem spolować pielonka, którego zebrałem i który dał mi dość duży. I tutaj przeciwnik mnie już oznaczył. To nie jest ja, to przeciwnik. Tutaj mam ratusz, tutaj budowałem trzy domki, bo pierwszy zamysł był taki, że sobie pociągnę tutaj murek. Tak samo tutaj mam ładne kury. Tutaj domek, żeby zamurować to jakoś w miarę front. Tutaj znaczy, też jest ok, żelazo blisko. Tu sam właśnie robot, żeby zabić dzika. Blisko ratusza, żeby mieć dodatkowe mięso i żeby zbierać żelazo. Tu są moi sojusznicy, oni w sumie fajnie się zbudowali, bo zrobili sobie tutaj taki jeden długi front. Żeby nic za nich nie wjechało. Z jednej strony fajnie, z drugiej strony. Bądźmy szczerzy, jeżeli tu nie będą mieli farmy czy czegoś, to ciężko będzie to naprawić. Ja jestem w Azji i moim pomysłem było po prostu pójście w długie łuki. No to była moja taktyka na grę. To już widzicie, przerabiam roboli, żeby mieć. Tu już trochę przerobiłem, żeby zaraz budować żelazo, ale tu mi się wlewa czerwony robotnikami. Dokładnie jest ich 35. Jak to, że już sprawdzałem tę powtórkę, bo komuś pokazywałem. I chciałem na ratusz. I w sumie tyle dobrego, że zdążyłem budować już tą świątynię. A to do mnie idzie. I tak w sumie się zastanawiałem, co robić z robotnikami. Plan był taki, żeby uciec gdzieś, odciągnąć. Zacząłem budować wieżyczki wokół ratusza, jak bym zaczęli bić, to mi biją domki. I domki, tak szczerze mówiąc, to mnie za bardzo nie bolały. Ta wieżyczka wybudowana, tutaj gdzieś kakałem kolejną. Nie wiem, czemu to nie dałem, żeby się budowało. Bo się właśnie, aha, no chciałem to budować na szybko. Strzelnice, jedne, drugie, tym bardziej, że drzewa miałem dość duży zapas. Widzicie, jedzenia drzewa mam dość dużo. I to też byłem ciekawy, zdziwiło mnie, że ci chłopi tak szybko niszczą tą wieżyczkę. To byłem zaskoczony. Ta wieżyczka już bije. No i teraz robi się najdziwniejsza sytuacja, jaka może być, której nie lubię. Tu już mi budują kolejną wieżyczkę. A tutaj biją mi już ratusz. I to ratusz tak zaczął mi szybko spadać. To jeszcze przestałem chwilę budować, żeby naprawiać, żeby tutaj mi nie padło. Wieżyczka bije, więc tak naprawdę gra na czas, surowce mam. Za dużo nie tracę. No, cały czas wydobywam surowce, oprócz jedzenia. Cały czas wydobywam. Jedzenie mi wsadzi na prawe. Nie budowałem robotnika, zapomniałem, że tu kliknąć. Tutaj wysłał chłopów, żeby naprawić. Tutaj wysłał chłopów, żeby niszczył mi roboli. To tą wieżyczkę ręcznie sfokusowałem właśnie tych tutaj roboli. Widzieliście strzał, przed którym poleciała tego. Z tego względu, że byli właśnie najbardziej pilni, widzicie? Zabiło. Tutaj też wysłałem już kolejnych chłopów, żeby też bili się z tymi chłopami, bo uznałem, że no wsparcia czy szybko nie przyjdzie, chociaż jest 7 minuta, ale no nie przyjdzie szybko. Zacząłem robić już kolejnych chłopów, jakby mi umierali, ale tutaj po prostu widząc, że coraz mniej jest tych, dwie wieżyczki.
to już powoli zaczynałem to odpuszczać. Co prawda nie spodziewałem się takiego ataku. Zakładam, że na kogoś... pierwszego gracza, który... nie zaplanowałby tego. Nie zaplanował, inaczej. Niedoświadczonego gracza mogłoby się to skończyć śmiercią. Jakby też jakbym nie przyszedł szybko w epokę, no to... No 35 robotników okrążyłoby mi spokojnie rot, już nawet nie mógłbym go naprawiać, nie? To trzeba bastiony wybudować, a w momencie kiedy ja nie mam areny, to musiałbym robotników zebrać w kupie. Tak na pewno oni by otoczyli mi tych robotników, zabili, a później zabili ratusz, tak by to wyglądało. Najprawdopodobniej, więc tutaj w miarę to, że szybko przeszedłem, uratowało mnie. No plan był taki, żeby szybko rushować w heavy łuki. Jak widzicie, szybko mi się nie udało, przez to, że musiałem się bronić. Dopiero jeszcze żelazo nawet nie wydobywam. Jest 9 minuta gry, to jest już bardzo późno. Ja buduję pierwsze strzelnice. Ogólnie sytuacja wygląda tak, że jest 7 na 7. Tutaj jeden gracz na samym początku wyszedł, nic nie zrobił. Możliwe, że go wyrzuciło. A tutaj była nieciekawa sytuacja, bo właśnie dojeżdżali pałkarze tego gracza. I chyba tego też dojechali. Nie pamiętam, kiedy widziałem, ale pamiętam, że widziałem tych pokaże. Teraz, albo właśnie jak dojechali tego gracza, co zaraz to będzie, bo tu jest też ich dużo. Nie wiem, ile nie sprawdzałem, ale to... No jest ok. Nie zniszczyli. I właśnie jak zobaczyłem, że już tutaj nie ma, to patrzyłem, co to za jednostki, że zniszczyły. I już wiedziałem, że z tej strony... lewej tutaj będę musiał się spodziewać pałkarzy. I uznałem, że postawię mur. Oczywiście na pałkarzy budowanie muru z domkami nie miało sensu, tym bardziej, że tu żadni robole mi nie pracowali. Więc uznałem, że zwykły mur będzie lepszy. Te domki już wpisałem na straty. One są lepsze, one potrzebowały na szybkiej populacji, żeby robić łuki. Móc w ogóle się przyczynić bronić. Jejcie, jeszcze łuki zrobią tutaj na zewnątrz. Bo to już mi się trochę nie mieściły. Też 6 strzelnic na 5 uznałem, że grając tak na froncie, na 5 to będzie za mało. Zastanawiałem się od 7, ale i tak miałem problemy z populacją. Też na szybko budowałem domki. W takim momencie, kiedy mam takie problemy, no to budowanie więcej i większej ilości koszulek na chwilę, bo są, nie ma sensu, bo trzeba, jak mówię, budować domki w pierwszej kolejności. Drzewa w sumie mam 1000, ale to nie jest za dużo. Przechodzę już w erę brązu. Tutaj starałem się zabudować ten las. Była ta dziura, to mnie zdziwiło. Tutaj też była dziura, ale tu już sobie ją zostawiłem, tak? To uznałem, że to jest dziura, taka będzie moja i dla sojuszników. No i tu się okazało, że jest duża dziura, to trochę późno to zauważyłem. Dopiero budowałem to, później to zauważyłem. Tak się zastanawiałem, co tu zrobić. I z jednej strony pomysł miałem, że tu wybuduję może domki. Ale z drugiej strony znałem, że wolę tą ekonomię główną, to wolę to jakoś tutaj zrobić bardziej ciaśniej, te łuki, więc jak coś się wbije, to nawet łuki będą to broniły, a to po prostu budować wieżyczki. I to już mogę powiedzieć, że kurnik tak dalej, że powinienem tutaj mieć to bardziej jakoś zabezpieczone. Ale uznałem, że zabezpieczę to po prostu najzwyczajniej siecie wieżyczkami, tym bardziej, że budowałem jeszcze tutaj rybki. Rybki jeszcze budowałem w paru innych miejscach na mapie, między innymi tu będą moje rybki i zdaje się też tu będą moje rybki, więc w bezpiecznych miejscach chyba nawet tutaj wysłałem robotników, nie pamiętam, czy wybudowałem, czy nie. Ale właśnie, zatrzymałem specjalnie teraz grę, znaczy spowolniłem, bo wiem, że tutaj zabiliśmy kolejnego gracza. The North Blue wyszedł, przepraszam, nie zabiliśmy go, on wyszedł. A w tym momencie widzicie, jest 3 na 6, już mi się pojawiają łuki, to była najgorsza sytuacja. No ci gracze praktycznie oddali się za zero, to oni by jeszcze się wybronili, tak? To jest ten gracz, który się budował jakimiś domkami, ratusz, i on by przeżył. On by był warzywem, ale by przeżył. I tak naprawdę... nie wiem, czemu ludzie wychodzą. To jest tak, jak ten gracz zaatakował mnie, ten gracz tutaj, zaatakował mnie robotnikami. Nie róbcie tego. Ten gracz? Kolejny, czy nie wiem. Jakiś gracz z zaatakował mnie robotnikami. Może to ten. Nie róbcie tego. Z tego względu, że najprawdopodobniej w 9 minucie on wyszedł z gry i dostał może 4 punkty, że była pierwsza gra. Czy tam pierwsza wygrana dzisiejszego dnia, no to dostał
8 max punktów. To jest bardzo mało i po prostu szkoda tego czasu. Ten gracz też, on się poddał, tak? Ty ma wyżyczki, tutaj kolega wyszedł, to on też wychodzi. Nie ma takiego sensu. Co prawda kiedyś wychodziłem. Znaczy, miałem taki okres, że wychodziłem. Ale nie wychodziłem nigdy szybciej niż 15 minuta. Bo się dostaje bana, to jest raz, dwa. Wychodziłem tylko w momencie, kiedy wiedziałem, że jestem na przykład tutaj, jesteśmy na samej czwórce, tak? Jesteśmy czwórką na samej górze. I wtedy był okres, gdzie dużo Chińczyków grało i w momencie, kiedy już dwóch albo trzech z mojej czwórki już dostawało mocno, no już przegrywali, no to już wiedziałem, że na tamtej czwórce, no już doświadczenia widziałem, że ona nie pomoże i wychodziłem wtedy. Teraz tak uważam, że nie było to może najlepsze, ale też taki miałem okres, no jednak tutaj w tym momencie wychodzenie przed 15 minutą nie ma sensu, a tak naprawdę to jest jeszcze sytuacja, gdzie tak naprawdę ci gracze by ich wybronili, tego gracza na pewno by wybronili, no ten gracz nie został raczej zaatakowany. Więc on nie miał sensu po co wyjść. Ten gracz faktycznie został dojechany, ten został dojechany, to rozumiem, ten gracz może się nie połączył, to rozumiem, ale ci gracze, kiedy jeszcze mieli szansę się odrodzić, no to nie ma w ogóle sensu. Bardziej. No mówię, jeżeli jesteście gdzieś na samym dole, ktoś tam przegrywa, no nie poddawajcie się. Pamiętajcie, że zwykle ci na samej górze mają najwięcej punktów, są najbardziej doświadczonymi graczami. Oczywiście jak ktoś jest na smurkoncie, tego nie będzie widać, ale przeważnie tak jest. I przeważnie gracz czerwonym najwięcej punktów. Oczywiście jest solo i to też oznacza, że potrafi grać tą grę, więc jeżeli on jest, no nie powinniście się poddawać, powinniście cały czas walczyć, bo to, że ktoś tam z samego dołu odpadnie, to teoretycznie w teorii jest najsłabszy, w praktyce nie zawsze, bo to tam nie jest akurat to potwierdzone. Jak startujecie też w drużynie, to jest troszeczkę inaczej, ale zwykle nawet jeżeli ktoś jest na samej górze, znaczy, że ta drużyna, ten gracz tej drużyny ma najwięcej punktów. No to tak powinno być, więc jeżeli faktycznie jesteś tutaj jakiś Baliacha czy Togis, oni byli od samego dołu, tak? Więcej ten, jakby tu zamiast tych domków powstały wieżyczki, nawet bulwarki, to byłoby spoko. Okej, wracam do mojej gierki. I tu już mi wchodzą też łuki. No mam ekonomię, co prawda to nie była komfortowa sytuacja, ale ja mam łuki, by są te łuki. Tutaj też przychodzi mi wsparcie od dołu, więc tak naprawdę ta flanka się, ta strona się broniła właśnie od dołu. Ja ją jeszcze broniłem z tej strony. Tutaj były te łuki, one w sumie zostały wybite przez ciężko zbrojnych. Tutaj były wjazdy na ekonomię. Ja się skupiłem, że ja będę trzymał ten front. I w momencie, kiedy tutaj pokonane zostały te łuki, bo widziałem, że to se pokona, to przyszli im bałkarze. Uznałem, że budowałem na szybko jedną wieżyczkę. Jeszcze zacząłem budować zanim oni przyszli. Z tego względu, że jakby mi bili tą bazę, to się bałem, że nie będę ją co naprawiać, jeżeli tu faktycznie gracz będzie dostał łuki i będę miał dwa fronty jednocześnie. Na szczęście tak nie działo. Tutaj te domki, mówiłem, na stratę. No i tu już wysyłam wszystko, żeby mi obroniło, bo wiedziałem, że tych pokarzy jest więcej. Tutaj ciekawostka, się okazało, że była dziura. Ten domek ten dziurę pilnował, tego nie wiedziałem, no w momencie, kiedy go zniszczyli, pojawiła się dziura. No to jest magia lasów, nie? Magia lasów, oczywiście się obroniłem tutaj przed tymi, zrobiłem wizję, bo na froncie, zwłaszcza takim, trzeba robić wizję, to już budowałem wieżyczki też do przodu, żeby tu widzieć, co się będzie zbliżało. Tutaj też była wieżyczka. Zauważyłem tą konicę, wszystkie łuki zostały wysłane tutaj. Tutaj też jest fajna ciekawostka jest taka, że część łuków mi padła. Dla mnie było tak najbardziej na rękę, no bo już mogły wychodzić heavy łuki, ale miałem maksymalną wtedy populację. Tu już faktycznie musiałem nonki dobudować, ale przez to, że biegałem, no to nie dobudowywałem, tym bardziej, że łuki co chwilę mi też umierały. To jest też fajne zagranie tego przejścia, wykorzystanie. Stanęłem tutaj tymi łukami. Tutaj chyba jest jeden koń. Spróbujmy to zobaczyć. Tak, jeden kombije. Tutaj widzicie, jeden kombije. Reszta koni nie ma zasięgu. A wszystkie łuki biją. I ten gracz po prostu się wykrwawia na tym. Oczywiście, on mógł pojechać tutaj naokoło, wjechać mi na ekonomię i tutaj mi naprawdę bardziej zaszkodzić. Ale w pewnym momencie zmienił zdanie. Tutaj jakiś ucznik wjechał, ale się nawet nie przejechałem jednym łukiem, bo to są też wieżyczki. To prawda, tych chłopów tutaj na spokojnie pochyłem do wieżyczek. Nie miałbym w tym w ogóle problemu.
No tu musiałbym trochę migrować, ale prawdopodobnie wziąłbym tych chłopów wysoko tutaj. Tutaj zguma. No jeszcze tak, tutaj tam przejściem. Może na bramę otworzyłem. A tutaj bym zgromadził po prostu łuki i nie mogliby przejechać. Jak widzicie, surowców mi nie brakowało przez całą grę. Zdaje się, gracze nie musieli mi ci dosłać w ogóle surowców. Co, że mam średniowiecze? Ja dopiero wchodzę, oni jeszcze nawet mają późne. Nie, jeszcze nie mają późnego. Ale to takie sytuacja. Zacznijmy te koszary, zostałem tutaj 5. Jedne wybudowanie po zniszczeniu magazynów, dobudowałem. Bo niszczenie magazynów miało dla mnie cel do zrobienia sobie miejsca właśnie na kolejne budynki. No i przybliżenie magazynu do zbierania to jest bardzo korzystna sytuacja. Tutaj jest piękne miejsce na magazyn, które też później wykorzystałem. Tutaj kolejna wyżka, żeby to zabezpieczyć. No i tutaj widziałem kolejne jednostki się zbliżają, czyli widziałem, że jakiś atak jest. W momencie, kiedy widzę, że tu już są jakieś jednostki, tak samo tu już wiedziałem, że jest wieżyczka. I już się zastanawiałem, czy nie będę tutaj od wody czegoś atakować. Bo faktycznie woda jest. I ten gracz od wody, ten... No ten jeszcze nie, ale ten gracz od wody na pewno mógłby umrzeć. To tu już po prostu, jak widziałem, że ten teren, to co chwilę sprawdzałem wybrzeże. Ogólnie taktyka była taka, że ja tutaj bronię, bo ci gracze się skupili na mnie. W momencie, kiedy potrzebuję pomocy, to krzyczę. Kiedy oni potrzebują pomocy, w razie czego też by krzyczeli. Ale że oni się skupili na ataku, widzicie, cały czas chodzili, no to w miarę to jakoś szło, tak? Zatrzymywali tych graczy. I no, powiedzmy sobie, dobrzy gracze by to raczej dali radę. Tutaj widzicie, gracz wjechał się na ekonomię, cała psychika wyszedł. Mimo, że było ich 6, teraz wyszedł... No, wyszedł 6, tak? Została ich piątka. I tutaj ci gracze w ogóle nie zostali dojechani ani razu. Więc mieli naprawdę dobrą ekonomię. Tutaj wysłałem coś, właśnie żeby ich mniej więcej trochę tam pomęczyć. Ale spotkałem pikinierów, uznałem, że oni tak spowalniają moje jednostki, więc nie ma sensu biec. Zacząłem robić kolejnych. Oczywiście koszary gram w Azją ulepszam na samym końcu. Z tego względu, że te heavy łuki są po prostu bardzo silne. W tym momencie zaczynam brakować trochę żywności, ale tu już łódki są. Już wysłałem właśnie na kolejne łódki. Bo tutaj też ten dom z ptasem tak nie wyrobi. To tak, żywność tak jest i nie ma. Cały czas się zmienia. To też zmniejszałem sobie populację. Bo nie też jest tą przyczyną. Tu już nowe łódki wychodzą. Więc jest ok. Tutaj wysłałem tych właśnie, żeby zobaczyć całe to wybrzeże. Coś tu nie będzie. I też widzicie. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda, to nieodkryte. Bo może tu już budował wcześniej ten. Porty, ale widać, tu już budował jeden port, jest wieżyczka. I oczywiście jeszcze tu myślałem, że może on go buduje. Może zdąży zniszczyć robotników, którzy to budują. Ale no już ta wieżyczka mnie troszeczkę zaniepokoiła, bo wiedziałem, że nie będzie łatwo to zniszczyć. A on już to wybudował, nie? I też tak, no... Jeszcze nie pewno później gdzieś wysłałem, chyba dalej gdzieś tutaj w głąb terenu. Tutaj widzicie, wieżyczki są. Teren znowu wizja zrobiona. I mam ładną kontrolę, zanim cokolwiek tutaj przyjedzie. To jest dużo czasu. Tak, moi sojusznicy widzą, co się dzieje. I ja widzę, co się dzieje. Naprawdę, to jest duża kontrola. Nie można też zobaczyć, gdzie co jest, jak to wygląda. Jakbyśmy potrzebowali surowców, tak jak ja potrzebowałem żelazo. W sumie i teraz jest taka gierka, tutaj jeszcze będzie. No, że ja to widzę, tak? Tutaj gracz buduje wyżyczkę, ja to widzę, tutaj kolejna wyżyczka, ja też to widzę. Nie skupiałem się już tym, co na górze, tak za bardzo nie patrzyłem, to widziałem, że faktycznie dużo wyżyczek, a one są świeżo obserwacyjne. Taki faktycznie świeży gracz, on ma wszystko, czyli nie ma nic konkretnego, tak. Z jednej strony czasami się robi takie, ale to... No, trochę ciężko będzie to wybronić. Bardziej, że on tu raczej jest samemu. Nie chcę osłaniać mapy, żebyście zobaczyli moją perspektywę. Ja też to widziałem tutaj. I też wiedziałem, że tu jest wieża. Jak podejdę, to wiedziałem, że tam jest tylko armia. Jeżeli stracę armię... Tak, nie zamurowałem tego, bo tu uznałem, że to jest bardzo dobre przejście, które... Teraz uznałem, że zamuruję, ale wcześniej to było bardzo dobre przejście, którego korzystałem.
I właśnie takiego, sytuacja jest taka, że tutaj widziałem, że jest wieża, tu wiedziałem, że jest wieża. Widziałem, że tam są wojska, bo te wojska jeszcze mi nie zaatakowały pikinierzy i Ashigaru. Więc jakbym stracił te wojska tutaj, poszedł na tą wieżę, no to on by później wziął, zrobił odwet, a ja zanim zrekrutował znowu jednostki, no to będzie słabo. Więc uznałem, że będę robił rakietnicę, żeby to ostrzeliwać. Tutaj też mamy łódki, bo faktycznie widzieliśmy, że to jest, to zostało zniszczone. W miarę szybko w porę to zostało zauważone. Zrobiłem parę dżonek. Tutaj wód zrobił galeony, jak widać. No i tutaj też był trebusz. No tak jak widziałem, tak jak mówiłem, pikinierzy, a samuraj nawet są. Więc iść pójść łukami tak o ciemno to nie było najlepsze. Tutaj jakiś ping. Aha, no tutaj jakaś lekka kawaleria. Zobaczymy, tu jest dwóch graczy jeszcze. Tak, tu jest dwóch, a tu jest trzech na wyspie. No i tutaj sobie strzelam. Tu już przyszły ręczne działa, więc sytuacja była taka, że troszeczkę mnie puszowano. Oczywiście zrobienie balona bardzo pomogło. Już widziałem, co tutaj bije, widziałem, jak to wygląda. Się okazało, że to nie była wieżyczka, myślałem, że to jest wieżyczka, to był trebucz, więc mogłem atakować śmiało, jak to budowali. No ale tak jak mówiłem, i tak nawet jak to był trebusz, to raczej nie dał rady z tego względu, że tam były te piki europejskie. Tutaj razem z bucem podpuszczujemy, zabijamy to i podchodzimy pod tą wieżyczkę. Oczywiście tutaj już rakietnice biją, budowa kolejnych rakietnic. Oczywiście już nie tutaj, tylko tutaj, bo front się trochę przesunął. A ona, żeby praktycznie, jak widzicie, mogła strzelać, została zniszczona. Ale za dużo to nie dało, to już była kolejna budowana, kolejne łuki. Ten trebuch już został tutaj zniszczony. Ona na pewno on już nie widział, tak? Bo to jest tak, że trebuch nie widzi, on sam sobie nie zaatakuje. Raczej musiałby ręcznie sterować. Więc w momencie teraz, jak wchodzę na czerwono, on to widzi, no wieżyczkę pokazuje, czasami balon pokazuje. A jak nie ma czegoś takiego, no to w tym one są safety, tak? Tutaj się okazało, że przez to łodzie mogą przepłynąć. Ja nie byłem pewien, bo to się rzadko zdarzają takie mapy. No i tutaj nie było sensu, żeby te statki stały. Tutaj oni portu żadnego nie próbowali znowu wybudować. Więc popłynęliśmy, ja popłynąłem tutaj na górę, żeby niszczyć łódki tym graczom, co tu są, bo można to opłynąć. A tutaj Lord Woods wpłynął z tej strony, zobaczyć jak to wygląda. Okay, tutaj kolejna jakaś próba ataku, ale dwie wyżyczki ładnie tu bronią, łuki to też tutaj były wysłane. I w pewnym momencie, jak już było powiedziane, że jedna osoba goni, to druga się, to ja się cofnęłem do obrony, żeby tu też cały czas było, bo jednak te ci gracze coś są. Nie wiem też kiedy. I tutaj w sumie męczenie ekonomii tych graczy, tak? Ci gracze byli bezpieczni, a teraz mają męczoną ekonomię. Znaczy męczoną? No. Niszczona była ekonomia, tak jak mówię. Jednostki wybito to, zawracamy do obrony, bo tu znowu próba kolejna podejścia, już są karkę buzerzy. Ja już wchodzę w IR-kę. Ten gracz był atakowany, więc nie szedł IR-kę. A tutaj gracze, nie wiem czemu ten nie szedł IR-kę, miał dużo czasu. Ten gracz się już poddał. I tutaj w sumie chyba on był teraz atakowany jakoś, nie? To może też przez to. Ale w każdym razie jest zły rozwój, za późno się rozwijali, no tak jak mówię, już byłem w gierce, oni jeszcze nie byli w gierce. Oczywiście, tak jak mówię, chciałem zagrać z Indiami, w tym momencie zaczęłem brakować drzewa. To nie było dla mnie z dobrą nowiną, ale to przez to, że zacząłem budować więcej strzelnic, no bo ja bałem się, że jak tu będzie naprawdę mocna ofensywa, trzech graczy, no to nie wyrobię. Teraz prosiłem właśnie o drzewo, żeby szybciej przejść w gierkę. Bo do tych nie potrzebowałem. Arkebuzerów nie robiłem. Ze względu na to, że miałem mało surowców, musiałem prosić. Jak muszę prosić o surowce, to nie będę robił tej jednostki, tylko będę spamował tym, żeby nawet tylko zatrzymać front i przedłużyć. Zatrzymanie i przedłużenie. No ale to wygląda tak, że
A nie, a, no zrobiłem parę herk, bo zerowałem surowce. A, tutaj nawet jakieś działo zrobiłem. Hand cannona. Nie wiem, czemu to nie strzelałem, bo tutaj już mój sojusznik ma IR-kę. A już też mam IR-kę, zresztą to nie jest zaskoczenie. Oczywiście w pierwszej kolejności ulepszyłem magazyny z tego względu, że jakby mi produkcja nie zatrzymała się, paru chłopów. Oczywiście kopalnia, bo tutaj zbierałem szansę tylko tutaj. Tamtym mnie pogonili, więc nie miałem dużo żelaza. Nie znam, że idę tak samo. Tutaj ulepszam część. Część strzelnic na koszary T3 zostawiłem, żeby robić hand cannony. A tu po prostu spam pików miał być. I mniej więcej tak to wyglądało. To już w sumie jest tak, że ten gracz już widzicie jest dojeżdżany. On wszedł w IR-kę, jest w Polsce, ale za późno trochę wszedł i to go już tutaj wymęczyło, tak? Tu już są partyzanci, za mało stani. Mogę tylko pokazać, jaka jest mapa. On jest tutaj sam, to jeszcze od wody był męczony, ten gracz od wody też był męczony, bo tutaj miał wieżyczkę, już nie ma. Widzicie, on wchodzi dopiero w IR-kę, w momencie kiedy ja będę na froncie przyszedłem, ten gracz, w tym jego najlepiej, on już wchodził w drugą IR-kę. Indie były, nawet nie wiedziałem, że są Indie. W sumie koszale też były, też Mexiki, a to wiedziałem, że są Indie, przepraszam. Ale tutaj jak już zaczynamy pchać ofensywą, oni mają nawet Siki trochę szybciej. Ale nie atakowo nim, ja zdążyłem się zgrupować, tu podchodziłem. Tutaj ten gracz już jest dojeżdżany. Z armaty tu przyjechała kasaba. Wiedzieliśmy, że będą ostro Węgry i to nie była dobra informacja, bo się zastanawiałem, co ja mam na kasaby. No i w sumie CQ to była jedyna moja kontrola odpowiedź i hand cannony. W sumie hand cannony takiej ilości na kasabie całkiem dobrze się sprawdzało, tym może, że to nie było ich dużo. A tego nie zauważył pewnie. Ale jak nie będzie ich dużo, to to naprawdę ładnie sobie poradzi. No i tak w sumie to wyglądało, to już mogę tylko przyspieszyć, powiedzieć, że to było puszowane. Nie wiem, czy jest sens to dalej pokazywać, bo tutaj naprawdę spuszowaliśmy. Jedyną ciekawostkę może pokażę, tutaj robiłem faktycznie, był spam partyzantów i spam co chwilę syków. Zwiększałem populację, już później budowałem domki byle gdzie, byle jakby wiedziałem, że ta strona jest po prostu nasza. Wybudowałem, mówiłem tak jak port. Te porty ostatecznie nie wybudowałem, miałem, ale nie wybudowałem. Ale ten gracz już się poddał, wyszedł. Te statki dalej pływają, tu męczą. I tutaj dla mnie była ciekawostka, że Kaleś budował Wonder M. A ja idę w sumie z sikami i hand cannonami. Oczywiście hand cannony sobie z tym poradzą, rakietnica sobie z tym poradzi, ale siki już nie jestem pewien. I otoczyłem to, chciałem, żeby oni bili się. Okazało, że to ma tyle armora, że oni tego nie biją. Oczywiście stałem i się zastanawiam. Oczywiście jak idziecie tymi, to nie strzelajcie budynki, tylko podchodźcie i uderzacie. Idziecie, podchodzicie, uderzacie. Tak się kiedyś łukami. Podchodzicie, uderzacie, podchodzicie, uderzacie, podchodzicie, uderzacie, podchodzicie, uderzacie. Zasięg wtedy jest naprawdę duży, nie? To jest duży zasięg od tego. I no szybciej się niszczy, tak. Oni biją w rączkę, szybciej niszczą. Tu budowałem właśnie szczotniska, jakby się okazało, że tu jest dużo M obudowanych, jest ciężko podejść, są gaz i tak dalej, to już uznałem, że no jeżeli tego nie jestem w stanie zniszczyć, chociaż byłem w stanie zniszczyć, ale uznałem, że to na Austro-Węgry będą dobre balony te, duże ilości, bardziej, że nie widziałem. Jednak dwa warsztaty, trzy warsztaty to jednak za mało. I tutaj w sumie się okazało, że nawet nieźle te samochody te kasaby w takiej gdzie tak jest spamie nosek na szybko padają. Dobra, w sumie to już jest wiadomo, wygrana, bo to już nic takiego gracze nie zrobią, tu zbierali surowce, więc ja postawiłem wieżyczkę, to było wszystko. Dobra, mam nadzieję, że ten odcinek was zaciekawił, jak chcecie więcej takich odcinków nietypowych i co w danej chwili momencie robiłem, dlaczego coś robiłem, to możecie coś znać. No może będę więcej takich analiz moich gier wysyłał. Tak na razie na moim kanale było tego całkiem mało. Trzymajcie się, cześć.